Jojo, tu Raymond, witam was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku już gry jak zainstalować. Dzisiaj będzie Windows 10, czyli ostatni system operacyjny z serii Microsoft. No jeszcze zostały edycje serwerowe, już więcej chyba raczej nie ma co nagrywać, tak? No myślę, że już możemy zaczynać, tylko muszę PT załadować, bo oczywiście zamiast robić to od razu, to stwierdziłem, że ja zrobię to później. Teraz odpalamy. Tylko muszę przestawić na tryb przeskalowany, bo dziwne okno wychodzi. O, właśnie takie. O, teraz już. I już mamy normalnie. W sensie normalnie. Może. Fajny pokaz slajdów. Co to ma znaczyć? Poczekajcie chwilę, muszę coś przestawić. No to jest, co się z tym dzieje? Przecież to jest żałosne. Trzeba to zmienić. No już. Tak, zmieniamy tutaj na dwa procesory. Tutaj dajemy PNX. Chipset na ICH9 i butujemy kartę sieciową. Nie no, pamięć jest dobrze ustawiona. Po co ja to włączam? Breached. Site only. Breached. No i okej. Okay. Już powinno wszystko działać normalnie. To sprawdźmy, czy wszystko działa normalnie. Lepiej znaczy się, bo normalnie nie, bo to jest OpenGL przecież. Teraz już lepiej chodzi według mnie. Mi się tak zdaje. Może mi się wydawać coś innego niż wam. W ogóle tak. Nie, no teraz działa lepiej. Nie oszukujmy się, działa lepiej o wiele. Instalator rozpoczyna pracę. Klucz produktu. No tak. Okej, okay, nie wiem jak ja mam to skomentować, że tak obraz latał dziwnie. Może się coś z tym kodekiem zbugowało, bo oczywiście dać odpowiedni. MPEG-1, dam mocz on JPEG i nie działało dziwnie. Poza tym dźwięk mi się nie nagrywał. Jestem po prostu genialny. Dobra, klucz produktu mamy. Teraz próbujemy. Jeszcze wpisuję, przepraszam, zapędzam się. No, wcześniej powiedziałem, co się stało, także bardzo przepraszam, że jeśli tak wyprzedzam. Trudno co zrobić, nic nie zrobić. Dobra, nic się nie dzieje, najwyżej będzie dziwnie latał ekranik debil. Sprawdźmy, czy dobry klucz. Tak, dobry. Tam jakieś takie typowe rzeczy akceptujemy. To? A, dobra, to nie. Nie, tutaj nic nie ma, także. Zobaczmy nową partycję. 6, akceptuj. Dobra, już. Dalej. No dobra, teraz już się będzie instalowało, także chciałbym wam wstawić taki krótki film, który nie ma żadnego sensu, ale nudziło mi się, więc go zrobiłem. Mam nadzieję, że się spodoba. Zobaczcie sami.
Witajcie, jestem Pasi Brzuchem. Pasi Brzucha, który nie jest w stanie powiedzieć jednego pełnego zdania. Nie wymówić jednego pełnego zdania bez robienia kurwa cięcia 5 sekund, kurwa. Bez robienia kurwa cięcia 5 sekund, kurwa. Jeszcze jakiś. Ja myślę, że jestem zabawny. On myśli, że jest zabawny, bo tu i ówdzie dźwięk podniosę. Tu i ówdzie gdzieś dźwięk podniesie na maksa. I dziś dowiemy się, jak zostać przyjacielem pięcioklasisty. No i jak, podobało się? Jakby co, proszę mnie nie solić. Próbuję coś tam, a ja się nie jestem w tym aż taki dobry, ale mam nadzieję, że się spodobało przynajmniej. Dobra, przewinę wam to, żebyście nie musieli patrzeć na te procenty. Dobra, kończymy. No, chyba kończymy. A gdzie? Jeszcze nie kończymy. Jeszcze przecież musimy coś skonfigurować. Kilkanaście rzeczy. Tam tego przecież nie zrobi. Wolny klawisz powoduje rozruch dysku. A nie ruszam. Więc tak, skoro skończyliśmy z Windowsami, to teraz tak, czy chcecie, żeby były Linuxy? Powiem tak, już Windowsy już mamy ze sobą, to już nie ma z tego więcej co nagrywać. Jeśli chodzi o Windowsy. Ale jeszcze przeglądanie systemów można zrobić, ale tak poza tym to nie widzę innych rzeczy do zrobienia, naprawdę. Może kilka jeszcze tam rzeczy z Windowsami i koniec, a tak to jeszcze Linuxy, Maci zostały. Linux to ogarnę, ale Maci, na Macach się kompletnie nie znam, także nie spodziewajcie się tego. Okej. Jeśli lagi są, to sorry, no bo nic nie zrobię. Bo VirtualBox jest darmowy, bo ma w sobie OpenGL-a. W sumie DirectX ma, lol, i też jest darmowy, także nie wiem o co.
Ja na razie się w tym nie bawię, bo coś strzanie i wtedy nic nie ładnie, aż będzie mogło pójść. I'm gonna throw my memories away. Now I feel I'm done, and I am cursed by every day till my time is gone. I've never felt this way before, and now I know this all for sure. I won't forget your last betray. I'll never forget this day. Dobra, więc doczekaliśmy się teraz. Czekajmy, aż się załaduje. Nie. Czym jestem hipokrytą? Życie też. Nie znowu przygotowywanie. Nagrywam już 22 minuty. Czemu ludzie to robią? A, w końcu. Tam se czeka, ja nie mam czasu. Znaczy mam. Oczywiście, jeśli... Tak! Ty. Pomiń. No i teraz się zacznie. Na razie, pomiń. Nie! I o tym właśnie mówiłem. Jezu. 12. Oczywiście to wszystko nieprawda, tylko mnie to denerwowało. Stanie się o byle co. Nie! Daj mi święty spokój. Nie! 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 Jeśli coś będzie, to poczuję się bardzo...
to tam. Mam. Ja poczekam, ja mam czas. Ale nigdy tak długo nie musiałam czekać. Wcale. Czuję, jakbyśmy robili to z wszystkimi od całkowicie od zera, nowy komputer i tak dalej, to by chyba godzinę zajęło. Teraz posłuchajcie wiatraka. Jestem ciekaw, że coś jest może... No. Mało się, skończyliśmy. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Tylko, że to jest... Komputer stacjonarny, baterii tutaj nie ma. A, dobra. Mój komputer. To jest. O, ustawienia ładnie wyglądają. Tło, kolory. A. Dobra. To by było na tyle już. No to już, cóż, zakończyliśmy już tą serię. Oczywiście część, jeśli chodzi o Windowsy. Teraz przejdą, będą albo Linuxy, albo Maci. Sami zdecydujcie. Tylko osobiście wolałbym Linuxy, bo na Maca się nie znam zupełnie. Także to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć i do zobaczenia w następnych odcinkach.